chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, am bracia, siostry, pokój Boży. Gdy tak się modliliśmy, przyszły pewien werset na pamięć, jest to z Pieśni nad Pieśniami. Gdy tak rozmyślałem wcześniej, mówię, ta wielka Boża miłość, która zawiodła Jezusa na krzyż, to Jego miłość dla Ciebie i dla mnie. Jest tam napisane, że większa, potężniejsza, czy jest miłość jak śmierć. Pan Jezus był gotowy z tej miłości pójść na śmierć, aby zbawić Ciebie i mnie, aby wszyscy ludzie, nie tylko my, ale wszyscy ludzie mieli tą możliwość bycia zbawionymi, tą możliwość bycia pojednanymi z Bogiem. Wszyscy ludzie, bo to nie jest tylko dla wybranych, nie tylko dla tych, którzy tu są, ale dla wszystkich ludzi. Ale ludzie tak bardzo nie chcą. Gdy teraz przechodzimy przez ulice miast, widzimy niby święta, wiemy, że zbliżają się, ale tak w większości zajączki, jakieś inne rzeczy. O zmartwychwstaniu Jezusa już nie ma mowy. Już gdzieś zapomniano o tym wszystkim, co uczynił Chrystus, co uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka. O tym zapomniano. Myślę, że świat chce zacząć, diabeł chce zacząć to wszystko, co się stało innymi rzeczami. Ale właśnie dzisiejszego wieczoru, jak też brat Andrzej wspominał, przyszliśmy na to miejsce, aby wspomnieć, aby też nie zapomnieć o tym, co uczynił dla nas Chrystus Pan, co uczynił dla nas, gdy przyszedł na ten świat, wiedząc, co go czeka, wiedząc, że musi złożyć ofiarę, musi przelać tą drogocenną krew w tej haniebnej śmierci. To jest straszna śmierć, to bardzo boląca. My dzisiaj, gdy nas coś boli, bierzemy środki przeciwbólowe. Gdy już bardzo boli, wiemy, podaje się narkotyk, morfinę, aby mniej bolało. On wiedział, że musi przejść ten ból, ale też ta wielka miłość go ożywiała i pociągała, by zbawić Ciebie, aby zbawić mnie, aby gdy przyjdzie ten dzień, mógł się cieszyć razem z nami, abyśmy mogli się też cieszyć w Jego obecności, że doszliśmy do końca, że On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszym Bogiem. Będę czytał Boże Słowo. Chciałem przeczytać krótki fragment, później jeszcze to jest Ewangelii Jana. To jest o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To jest 19 rozdział, 28 po 30 werset. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wiemy o tym, że Pan Jezus powiedział wiele słów na krzyżu. Ale to te słowo, które wypowiedział, było ostatnie słowo. Najpierw powiedział, że pragnę. Czyli przeżywał te same rzeczy, które przeżywał tak jak każdy człowiek, pragnienia, różne sytuacje, ale też po to, aby się wypełniło Słowo Boże. I wiemy, że zostało tak jak zapisano, tak też się stało. I później powiedział to słowo z greckiego, to jest tetelestai, czyli wykonane, wypełnione, spełnione. To znaczy też, powiem, była taka zasada za czasów rzymskich, gdy skazywano człowieka na jakąś, na więzienie za jakieś przestępstwo, obok jego celi wieszano wyrok, który tam był zapisany za co i jaki wyrok. I gdy on odbył ten wyrok, właśnie przekreślano i pisano tetelestai, wykonane. Czyli już drugi raz człowiek nie mógł być za to samo przestępstwo, które uczynił, nie które uczyni kiedyś, ale uczynił ukarany. Tak samo jest w życiu, tak samo jest z ludzkością. Gdy Pan Jezus powiedział te słowa, zapłacono, wykonało się, wykonane, spełnione, czyli każdy człowiek w Jezusie Chrystusie miał teraz możliwość przyjścia do Boga poprzez Niego, poprzez tą drogocenną ofiarę. Nie było takiego człowieka, który by nie mógł przyjść. Bo jest zapisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, gdy Jan mówi o Panu Jezusie, oto baranek Boży, który gładzi grzech. Nie grzechy, ale on mówi o grzechu w liczbie pojedynczej świata. I jeden grzech,
w którym są te wszystkie grzechy zawarte, twoje i moje. I On zgładził ten grzech i dał nam ten swobodny przystęp do tronu Ojca. Myślę, że to jest wspaniałą rzeczą. Myślę, że to jest też nas jakby napawa, czy zachęca, czy też obliguje do tego, abyśmy innym ludziom chcieli powiedzieć, że jest ratunek, że Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał każdego człowieka ze sobą i każdy może śmiało przyjść do Niego poprzez Jezusa Chrystusa, właśnie przez tą ofiarę krzyża Golgoty. W liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale jest zapisane takie słowo od 14 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież nie ujmuje się on za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Nie ma takiego cierpienia, nie ma takiego problemu, takiej sytuacji, której Pan Jezus by nie zrozumiał, gdy przyjdziesz do Niego. Sam był zdradzony, sam był ludzie Go nie rozumieli, często najbliżsi Go nie rozumieli. Sam był odrzucony i opuszczony, często samotny, wiemy, czytamy w Ewangelii, często sam staczał ból i może nam współczuć we wszystkim. Ale jak często powtarzam, tak często mówię, że chrześcijanie tak mało korzystają, tak mało korzystamy z tego. Tak sami próbujemy załatwić wszystkie nasze sprawy. Tak sami próbujemy, na ile to jest możliwe, załatwić pewne rzeczy, uporać się z grzechem w swoim życiu. Tak wszystko często próbujemy sami zrobić. Zamiast przyjść do Niego i powiedzieć Mu, że potrzebujemy Jego pomocy, że potrzebujemy, aby On zmienił moje życie, aby On zmienił to, co jest w moim życiu niewłaściwe. Wiecie co? I On będzie zmieniał. On się wstawia przecież za nami, przecież jestem arcykapłanem. Dalej przecież jest napisane też w 4 rozdziale tego samego listu. Nie mamy bowiem arcykapłana, który od 15 wersetu, który by nie mógł współczuć słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. Wielu z nas znajduje się dzisiaj w różnej sytuacji. Wielu z nas może gdzieś nawet i grzech w życiu jest. I jakoś nie chcemy zrezygnować, czy może nie potrafimy, nie mamy zwycięstwa. Ale możemy przyjść. Mamy też ciężki charakter często, ale możemy przyjść do Niego, aby On zmieniał nasze życie. Bo dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, gdy będziemy przychodzić do Jezusa Chrystusa, On będzie to wszystko zmieniał. Gdy rozmyślałem o tym słowie, które jest zawarte w Ewangelii Mateusza, chyba jeśli w 6 rozdziale, czy w 7, już nie pamiętam, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do, ale ten, kto pełni wolę Ojca. A wiecie, jaka jest wola Ojca? Wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest wola Ojca. Wierzyć. Czyli być Mu posłusznym, by przychodzić do Niego, wierzyć, że On pomoże, że On zmieni, że On nastawi, że On uczyni to, czego potrzebujemy i przygotuje nas do wieczności, abyśmy, gdy przyjdzie ta sposobna chwila, ten czas sposobny, abyśmy mieli pomoc u Niego. Ale musimy przychodzić do Niego. Dlatego też myślę, dlatego Pan Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, gdy ustanowił wieczerzę, to po to, abyśmy nie zapomnieli, że jest łaska, że On ciebie i mnie tak bardzo kocha. I On chce powodzenia twojego i mojego w życiu naszym. On pragnie nas błogosławić. Pragnie, abyśmy przeżywali łaskę Jego. A tak często, tak mało korzystamy z tej łaski, która nam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.
Bóg jest potężny. Nie ma dla Niego rzeczy, którą by nie uczynił. Choć wiemy, że siebie ograniczył. Wiemy też, że powiedział, że swojego prawa nie podepcze. Wiemy, że nie może mieć społeczności, bo jest święty, a z grzechem. Ale może współczuć grzesznikowi i kocha grzesznika, tak jak każdego z nas ukochał, że przywiódł nas do pokuty w Jezusie Chrystusie, że mogliśmy Go zaprosić jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego to, co powiedział Pan Jezus, gdy umierał na krzyżu Golgoty, wykonało się. Wykonało się zbawienie dla Ciebie i dla mnie. Dlatego ceńmy je. Dlatego bądźmy wdzięczni Jemu za to wielkie zbawienie. Bądźmy Jemu wdzięczni za to, że możemy dzisiaj przychodzić do Niego śmiało, że możemy brać łaskę za łaską, że mamy swobodne, szeroko otwarte wejście do wiekuistych przybytków. Nie szeroka droga, ale ta droga jest wąska, ale te drzwi chociaż są wąskie, ale są szeroko otwarte dla każdego, kto przyjdzie w Jezusie Chrystusie, bo Bóg Ciebie kocha. Może dawno nie słyszałeś, może w codziennym życiu i troskach, może jesteś przez ludzi poobijany, w cudzysłowie, w taki czy w inny sposób cię nie szanują, czy w inny sposób jesteś lekceważony. Ale wiedz, że jesteś cenny w czyichś oczach. Jesteś cenny w oczach Jezusa Chrystusa, że On ciebie kocha, mimo że często jest zawodzimy. Mimo, że często nie jesteśmy na tym miejscu, na którym powinniśmy być, ale On Ciebie kocha i chce doprowadzić Ciebie do końca. Może dzisiaj wziąć za rękę, może dzisiaj wziąć jak tą owcę, która się zgubiła, na ramiona. Zobaczcie, Pan Jezus, gdy patrzymy na tą historię, nie robił wyrzutu. Nie mówi, że pasterz tą owcę wyzywa, tak jak często dzisiaj rolnicy, jak krowa coś zrobi, czy gdzieś pójdzie, to słyszymy litanie. Obyś ty taka i taka i taka. A Pan Jezus nie. Bierze na ramiona i się raduje z innymi, że znalazł tą, która była zgubiona. On taki jest. I On chce ciebie dzisiejszego wieczoru błogosławić. Ale to ty musisz przyjść do Niego. To ty musisz otworzyć swoje serce, czyli zwrócić swoje myśli ku Niemu. A jeżeli nie potrafisz, to powiesz, że nie potrafisz. A jeżeli jest gdzieś nieprzebaczenie w twoim życiu, to powiedz Mu, że nie potrafisz przebaczyć. Jeżeli jest zazdrość, wiecie, przyczyną morderstwa pierwszego była zazdrość, nic więcej, bo ktoś komuś zazdrościł. Jeżeli są inne rzeczy, to powiedz, że nie dajesz sobie rady z tym. A On zmieni to wszystko. A On na pewno to zmieni. Może nie tak, jak za pstryknięciem przełącznika jest światło, nie ma. Ale pewnego dnia zobaczysz, że już tego w twoim życiu nie ma. Nie ma odmowy, nie ma osądu, nie ma wielu rzeczy, bo to uczynił Chrystus Pan. I zobaczysz palec żywego Boga nad swoim życiem, z wyciągniętą Jego rękę i działającego Boga w twoim życiu. Bo On taki jest. On chce ciebie błogosławić. On jest bogaty. To bogactwo jest to dziedzictwo przecież jest dla nas. Wszystkich. I chce, abyśmy czerpali z tego dziedzictwa. Abyśmy się cieszyli i radowali społecznością z Nim. Gdy mówiłem o tym, że miłość jest potężniejsza jak śmierć, jest i druga strona. Zobaczcie, ilu ludzi chrześcijan dodaje dzisiaj życie, bo ich miłość do Jezusa jest potężniejsza niż śmierć. Gotowi są pójść na śmierć, oddać swoje życie, aby się Jezusa nie zaprzeć. Miłość, ta miłość. O, dałby Bóg, aby w naszym życiu była miłość Jego i nasza do Niego tak potężna, potężniejsza jak śmierć, większa jak śmierć. Dlatego zachęcam was, nie wiem, jakim nastawieniem przyszedłeś dzisiaj tego wieczoru na to miejsce, ale może czas już zmienić swoją postawę wobec Jezusa Chrystusa. Pozwolić Mu działać w swoim życiu. Pozwolić Mu przemieniać swoje życie. Mocą Ducha Świętego poprzez Słowo Boże. Nie wiem, ale On chce zmienić twoje życie.
bo czas jest bliski. My nie wiemy, kiedy Chrystus Pan przyjdzie. Nie wiemy, czy dożyjemy dnia jutrzejszego. Ale Chrystus Pan chce zmieniać Ciebie i mnie, aby gdy dojdziemy kresu naszych dni, wyznaczonych przez liczbę, przez Boga, abyśmy mogli wejść do radości Pana swego i cieszyć się wieczną obecnością z Nim. On chce dzisiaj czynić to w Twoim życiu. On chce dzisiaj Ciebie prowadzić, chce przemieniać Twoje życie. To chce czynić Duch Święty w Twoim życiu. Pozwól Mu, pozwól Mu, a On będzie działał. Nie bój się, nie stracisz. Często myślimy, że jak pozwolimy, to dużo stracimy. A może dużo zyskasz, a nie stracisz wcale, ale dużo zyskasz.